TrueNAS, serwer Plików to bardzo przydatna rzecz. Trzyma dla nas kopię plików, używa świetnego systemu plików ZFS, co umożliwia snapshoty chroniące nas przed ransomware, umożliwia RAID Z, sprawia, że awaria dysku nie jest krytycznym problemem. I jeszcze kilka ciek ciekawych zalet, ale właśnie nawiązując do RAID Z, przychodzi w końcu taki moment, że któryś z naszych dysków umiera. Kończy się, nie żyje, trup. Nie ujdźmy się, zawsze w końcu taki moment przychodzi. Wtedy trzeba się zabrać za wymianę dysku. Pokażę, jak to zrobić zarówno na Trunas Core, jak i na Truna Scale. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie lajka. Jeżeli chcecie omówić z nami poruszony temat, dajcie znać, tymczasem zapraszam. Środowisko testowe. Dwa serwery wirtualne Trunas Core 13.0 U1 i Trunas Scale 22.02.21. To jest stan aktualny na lipiec 2022. Mówię o tym dosyć dokładnie, ponieważ Trunas Core 13, wersja U1, została wypuszczona niedawno, czyli 5 lipca. To oznacza, że dopiero teraz wersja 13 zalecana jest do zastosowań biznesowych, choć do większych instalacji zaleca się dopiero od wersji u2, plan, która jest planowana na sierpień tego roku. Zanim zabierzemy się do pracy, potrzebujemy dysk na wymianę. Musi być nie mniejszy niż nasz zepsuty. Nic nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie, żeby dysk był większy, ale nie wpłynie to w żaden sposób na powiększenie naszego pula. Wszystko, co większe niż oryginał, będzie po prostu leżało nieużywane. Następne co warto wiedzieć, to, to to, że co prawda ja będę wyłączał wirtualne serwery, żeby odmontować dyski i zamontować nowe, to może okazać się niekonieczne. W moim wypadku przeprowadzałem testy na, wirtual, na wirtualizatorze XCPNG i e, operacje na dyskach wymuszają restart. Co, ale yy, zarówno Trunas, a uściślając system plików ZFS, jak i większość nowych płyt serwerowych powinna bez problemu umożliwić tzw. Hot, hot swap, czyli wymianę dysku yy, w locie bez restartu. Po prostu wyciągamy stary dysk, wkładamy nowy bez restartu serwera, bez przerwy w usłudze. Fajne, nie? A teraz do roboty. Po lewej mamy Trunas Core. W wersji 13.01, jak wspominałem, po prawej trunasz scale 220222. .22. Wszystko to jest zbudowane na testowej instalacji. Oba to, są, oba to są wirtualne maszyny. Oba są skonfigurowane tak, że mają system na podwójnym dysku, znaczy mają podwójny dysk systemowy w Raidzie oraz storage. Na trzech dyskach. Oba są tak skonfigurowane. Systemowy jest w mirorze i dyski na dane są w rajdzie Z. Oba są tak skonfigurowane. Więc tak, wygl sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy tutaj oba systemy. Gdzie są w ogóle informacje o naszych dyskach, o naszych pulach? Robimy troszkę się. Ciut się to różni w Trunasie Core i Scale, klikamy pool, status, tu mamy informację o naszych dyskach, w wypadku Trunasa Scale mamy Storage. storage, to się akurat nie różni. Tak jak, tak, jak, e, tak jak mówiłem, jakby mamy dyski story, ze storage'em w rajdzie z e, po 3 w każdym wypadku. I teraz będziemy wymieniać e, jeden z tych dysków. Możemy założyć, że się jeden popsuł, odłączył, różnie to e, może wyglądać. E, istotną rzeczą jest mm, Istotną rzeczą jest jak znaleźć właściwy dysk, ponieważ to, że będziemy mieli informację, że jest problem z dyskiem, no to jeżeli mamy na przykład RAID 1, tak jak jest w tym wypadku, to jesteśmy odporni na awarię jednego dysku. Jeżeli wydarzy się tak, że będziemy mieli jeden, że jeden dysk się zepsuje i nadal jest wszystko ok, natomiast jeżeli będziemy wymieniali dysk i wyjmiemy nie ten dysk co trzeba, możemy sobie zrobić niezłe kuku. Dlatego warto wiedzieć, warto wiedzieć, który dysk rzeczywiście będziemy Wymieniać, bo możemy zwrócić uwagę, że te nazwy tutaj dysków w, w jednym wypadku i w drugim wypadku są niekoniecznie mówiące cokolwiek, w związku z czym tutaj będzie tylko informacja, że jest offline albo że są jakieś problemy. Więcej informacji odnośnie tego możemy uzyskać, klikając discs. W wypadku, w wypadku Scale mamy, jest to tu. Powiem tak, nie wiem dlaczego w wypadku Cora nie ma tutaj, w wypadku Trunas Core nie ma takich informacji. W poprzednich wersjach one tu były, więc zakładam, że w następnych wersjach również się pojawią. Natomiast w wypadku Trunasa Scale mamy tę informację i istotną dla nas, dla nas jest rzeczą, jest informacja serial. Tu nie mamy tych informacji, ponieważ dyski w wirtualnych maszynach nie mają, nie mają numerów seryjnych. Natomiast, jeżeli będzie to rzeczywisty serwer, te, te nazwy, te numery seryjne dysków tu będą i będziemy dobrze wiedzieli, który dysk podmienić, który wymienić na, na nowy. Na ogół, jeszcze, jakby, tak jak one tutaj są. Czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Możemy zwrócić uwagę, że one są, wydają się być tak jak w rzeczywistości, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Czyli w zasadzie powinno być to, powinna być to zachowana ciągłość. Natomiast jakby dla pewności jednak upewniłbym się odnośnie numerów, odnośnie numerów seryjnych, czy są poprawne, czy wymieniamy właściwy dysk, żeby nie zrobić sobie kuku. Dobrze. W związku z. Czym wyłączamy obie maszyny w tym momencie. Możemy to zrobić stąd. Ok. E, za chwileczkę będą wyłączone. Dobrze. Scale już się nam wyłączył. Idziemy do dysków. Co robimy? Usuwamy. Usuwamy ten dysk odłączamy go w zasadzie odłączamy wynik będzie dokładnie ten sam. Nie ma go tutaj już i dodamy, e, dodamy nowy dysk. Tak jak wspomniałem musi być on nie większej, e, nie mniejszej wielkości niż oryginał. Stortwaniu create. Super dodał się już tutaj. E, wyjęliśmy dysk który się zepsuł. Włożyliśmy nowy włączamy maszynę maszynę wirtualną. Idziemy teraz do e, Cora i robimy dokładnie to samo. Odłączamy odłączamy storage 2 i tworzymy nowy wirtualny dysk. Jest tutaj również i również e, włączamy wirtualną maszynę. Oba turnasy już stały. Zalogujemy się. Tak e, jeżeli się przejdziemy teraz do puli. Będziemy mieli dosyć wprost informację, że mamy stan degradated. No, z zupełności jest to jasne. Pool status. Pull status. Unavailable. E, no, brak tego dysku. Z zupełności zrozumiałe, ponieważ no, bezszelnie go stamtąd wyrwaliśmy. Jakby zdziwiłbym się, gdyby tu cokolwiek było innego. Co teraz, Co teraz tu będzie? Teraz tak, wracamy do dysków. Co ciekawe, tego widać. Czy widać go na naszym scale. OK. Jest. I jest nieprzypisany do żadnego pula. Idziemy do, wracamy do naszych puli, statusów naszych puli. Co teraz musimy zrobić? To musimy zrobić replace. Podmieniamy ten, który tam był, włożonym przez nas dyskiem. Tu jest opcja force. Jest ona o tyle ważna, że jeżeli dysk przyjechał do nas z fabryki, go odpakowujemy, nie ma problemu. Natomiast jeżeli podmieniamy na jakikolwiek istniejący, żeby uniknąć pytań w rodzaju czy na pewno i tak dalej, możemy zrobić force, co sprawi, że on niespecjalnie pytając po prostu nadpisze wszystko, wszystko to, tam, to, co tam się dzieje. I zrobimy to samo na, to zrobimy to samo na scale. U. Wskazujemy dysk. Zaznaczamy force, klikamy replace. Dobrze, w porządku. Zwróćmy uwagę, co tutaj się dzieje, ponieważ jakby w wypadku. W wypadku RAID z, 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 z sytuacja wygląda w ten sposób: w wypadku RAID 1 tak jak jest RAID z 1 tak jak jest w tym konkretnym wypadku, jesteśmy odporni na awarie jednego z dysków. Oznacza to, że mm, replika, replikuje dane na trzech różnych dyskach, ale w sumie wielkości dwóch dysków, czyli jesteśmy odporni na awarię jednego z dysków. Sytuacja wygląda teraz w ten sposób, że jakby po wymianie jednego z dysków, on musi, on musi sobie jeszcze raz te dane, jeszcze, jeszcze raz te dane rozpisać po różnych dyskach, żeby znowu sytuacja była. Bezpieczna i dopiero teraz, jak jest status finished, dopiero teraz jesteśmy znowu odporni na, na awarię następnego dysku. Do momentu, kiedy to się nie skończy, zwróćmy uwagę, że jeżeli, znaczy, tu są bardzo małe dyski, to jest wyłącznie testowe środowisko. Natomiast jeżeli te rajdy są olbrzymie, dziesiątki terabajtów, i te dyski też są olbrzymie. To ten proces może trwać dosyć długo, i w tym momencie warto rozważyć, czy przypadkiem nie chcielibyśmy być odporni na awarię dwóch dysków. Ponieważ jeżeli, jeżeli takie przywrócenie stanu może trwać, a naprawdę może trwać wiele godzin, a czasem nawet dni, jeżeli to jest naprawdę wielkie, a serwer jest obciążony, to warto się, warto sobie zadać pytanie, czy nie warto mieć dwóch zapasowych dysków w tym przypadku RAID Z2. Turna Scale, mimo, Mimo tego, że wyskoczył tutaj jakiś błąd, tak naprawdę po odświeżeniu wszystko już, wszystko już działa, działa, dobrze. Sytuacja wygląda tak, że wymieniliśmy dyski, coś się, wymusiliśmy wymianę dysków, jeszcze raz automatycznie wszystko zsynchronizowaliśmy i znowu jesteśmy odporni na awarię. Możemy z radością czekać na problem z następnym dyskiem. Jak się spodobało, lajkujcie, subskrybujcie, dzięki. I pamiętajcie, backup, backup, backup do znudzenia. Dzięki, że zostaliście do końca. Hej!